Materiał zainspirowany książką, co mówią kości C.U. Black. Jak ktoś chce sobie poczytać o ludzkich kościach, to polecam. Oglądając kiedyś film dokumentalny o afrykańskich plemionach, mogłeś zadać sobie pytanie, jak to możliwe, że mają tak idealne uzębienie i twarze na końcu świata, a ludzie w zaawansowanych cywilizacjach są krzywi i brzydcy. Dzisiaj nie skupimy się na czynnikach genetycznych, a na czynnikach środowiskowych. Jak życie wpływa na Twój wygląd? Kości są ostatnimi strażnikami naszego ziemskiego życia, dającymi świadectwo, jakie przeżyliśmy. Eksperci zajmujący się kośćmi na podstawie zobaczenia samych kości człowieka mogą zdiagnozować, jakie życie prowadziła osoba, ponieważ kości rozrastają się odpowiednio do ich potrzeb. My zwykli ludzie patrzymy na zęby pod względem wyglądu, ale lekarze patrzą przez pryzmat całego narządu żucia, szczęka oraz żuchwa, mięśnie oraz stawy. Zęby są nam potrzebne do przeżuwania pokarmu, jest to ich główna funkcja. Wszystkie te elementy muszą pracować razem w harmonii dla prawidłowego funkcjonowania każdego człowieka. Zęby wzajemnie muszą komponować się ze sobą w określony sposób, równomiernie przenosząc obciążenia. Dzięki temu cały układ pracuje sprawnie i dobrze. Jeśli wiemy, że czaszka rozrasta się co do potrzeb, a szczęka, żuchwa, mięśnie oraz stawy na twarzy służą do rzucia, to co się stanie, jeśli będziemy karmić ludzi miękkim jedzeniem niewymagającym wysiłku i oporu, dodatkowo ubogim w składniki odżywcze? Odpowiedź częściowo znamy. Weston Price był dentystą, który praktykował w latach 20., 30. i 40. w Cleveland w Stanie Ohio. W swoim czasie był dobrze znany i szanowany, szeroko opublikowany w recenzowanych czasopismach. Był autorem podręcznika stomatologicznego, używanego przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Pełnił funkcję szefa badań w National Dental Association. Miał laboratorium w swoim domowym biurze, w którym oceniał różne produkty spożywcze pod kątem zawartości składników odżywczych. W latach 30. podróżował po świecie i studiował wszystkie prymitywne kultury świata. W tamtym czasie istniało wiele grup ludzi, którzy nie byli narażeni na zachodnią cywilizację, a zwłaszcza zachodnią dietę, złożoną z przetworzonej żywności, takie jak biała mąka i cukier. Bardzo interesował się dietą i jej wpływem na wzrost i rozwój. Studiował grupy Eskimosów, mieszkańców Wysp Pacyfiku, australijskich aborygenów, nowozelandzkich Maorysów, szwajcarskich górali i Indian południowoamerykańskich i dokonał bardzo wnikliwych obserwacji. Osoby, które nie były narażone na zachodnią dietę, którą nazwał wypieraną żywnością handlową, miały powszechnie szerokie, atrakcyjne twarze i szerokie łuki zębowe z pięknie ułożonymi zębami i bez próchnicy. Ci dwaj chłopcy Kalahari pochodzą z tego samego plemienia i oczywiście mają tę samą genetykę, ale jeden urodził się rodzicom, którzy stosowali nowoczesną dietę, a drugi rodzicom, którzy jedli tradycyjną dietę. W XVII wieku nastąpiły istotne zmiany w spożyciu żywności, głównie z powodu masowej produkcji i łatwej dostępności. To z kolei spowodowało znaczny wzrost pożycia cukru i drobno zmielonej mąki. Te zmiany w diecie utrzymywały się przez cały XVIII i XIX wiek, obejmując podstawowe produkty spożywcze coraz częściej produkowane masowo poza domem i łatwiejsze do kupienia. Te zmiany w konsystencji diety zmieniają strukturę twarzy i mogą powodować wady zgryzu. Wynika to z jego wpływu na życie, a następnie na obciążenia mechaniczne zadane szczęce. Jako społeczeństwo zaczęliśmy akceptować różnorodne problemy stomatologiczne, które mają nasze dzieci, jako normalne lub genetyczne. Jednakże, jak właśnie widzieliśmy, niezrównane badania antropologiczne przeprowadzone przez doktora Price'a wskazują, że te schorzenia w rzeczywistości nie są genetyczne, ale raczej spowodowane brakiem ważnych składników odżywczych podczas formacyjnego okresu rozwoju. To niedożywienie i wynikające z niego wady zgryzu powodowane są niewystarczającym odżywianiem matki przed ciążą i w jej trakcie oraz nieodpowiednim odżywianiem w okresie karmienia piersią w okresie niemowlęcym i wczesnym okresie wzrostu. Dr. Price odkrył, że tradycyjne kultury przestrzegały specjalnych tłustych diet poprzedzających poczęcie, często rok, a nawet dwa lata przed urodzeniem. Diety te obejmowały kombinacje mięsk karmionych trawą i podrobów, takich jak wątroba, jaja od wypasanych kurczaków, surowe mleko i masło, olej z wątroby dorsza, jaja rybne, produkty fermentowane, ser, jogurt, kapusta kiszona i tym podobne, namoczone orzechy i świeżo przygotowane zboża oraz świeże owoce i warzywa. Te pokarmy dostarczały ważnych składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju niemowląt, takich jak witaminy A, D, E i K2. Oczywiście nie ma co porównywać tamtych produktów do dzisiejszych, które znamy ze sklepów. Nie ma co porównywać mleka prosto od krowy z produktem mleko z kartonu. To nie to samo, więc nie sugeruj się tym. W czasach doktora Price'a naukowcy obwiniali brak prawidłowego rozwoju twarzy za mieszanie raz. Założenie które doktor Price zdecydowanie potępił. Dzisiaj ortodonci obwiniają krzywe zęby o wszystko: od genetyki, przez sanie kciuka po miękkie pokarmy. To znaczy za wszystko oprócz oczywistego spadku składników odżywczych w nowoczesnych dietach. Badania doktora Price'a doprowadziły go do wniosku, że zwężenie twarzy miało miejsce przede wszystkim wtedy, gdy trzy witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, witaminy AD i obecnie uznawane za witaminę K2, stały się niewystarczające w diecie, a współczesna nauka udowodniła mu rację. Tak więc, jak wiemy z oddzielnych badań od Australii po Amerykę, znaleziono korelację diety ze zdrowiem zębów. Jak to się ma do twojej twarzy, zapytasz? Specjaliści od twarzy czaszki twierdzą, że główna siła, która wpływa na rozwój twarzy, to siła rzucia, siła ugryzienia. Starsze, mniej uprzemysłowione odpowiedniki społeczeństw miały większą siłę ugryzienia, co powinno być oczywiste. Rzucie mocniej, mniej przygotowane mięso będzie trenować Twoją szczękę, żuchwę, mięśnie oraz stawy, by być silniejsze hipertrofia. Istnieją wyraźne korzyści estetyczne z prawidłowego zgryzu przy prostych i zdefiniowanych zębach oraz prawidłowo ustawionej szczęce. Nawet myszy, które jadły żywność wymagającą większej siły rzucia wykazywały zwiększone tworzenie się kości, co wpływa na kształt kości szczęki. Hipertrofia to nie jest kwestia ludzka, to kwestia ogólnie zwierząt. Masamu Inoue i Takehito Ono z Tokijskiego Uniwersytetu Medycznego i Stomatologicznego odkryli teraz w jaki sposób i w jakich okolicznościach zachodzi rekonstrukcja kości szczęki. Chociaż poprzednie badania wykazały, że twardość pokarmu jest skorelowana ze strukturą szczęki, nie było jeszcze jasne, czy siła rzucia może bezpośrednio wpływać na strukturę kości. Zrobili to, tworząc nowatorski myśli model zwiększonego rzucia, w którym myszy były karmione twardszym pokarmem w celu zwiększenia siły rzucia. Podsumowanie odcinka. Kiedyś społeczeństwa praktykowały nieintensywne przetwarzanie żywności, co doprowadziło do ciężkiej diety wymagającej ciężkiego przeżuwania. Dodatkowo żywność była bogata w witaminy A, D, E i K2. Wraz z nadejściem intensywnego przetwarzania, pokarm stał się znacznie łatwiejszy do przeżuwania, a tym samym wady zgryzów wzrosły tak dramatycznie, że nazwano je epidemiologicznymi. Dodatkowo żywność jest uboższa w składniki odżywcze, wszędzie dodaje się cukier i białą mąkę, co jest podyktowane zyskiem producenta, a nie zdrowiem konsumenta. Ten trend jest widoczny praktycznie w każdym miejscu, w którym nastąpiła zmiana diety. Poleganie na bardziej miękkich pokarmach niekoniecznie sprawi, że Twoja twarz będzie drastycznie węższa lub zdeformowana, ale może spowodować, że Twój potencjał po prostu się nie rozwinie. Tak jak twierdzi C. Black. Czaszka rozrasta się odpowiednio do potrzeb. Jeśli chciałbyś poczytać o kościach okiem antropologa, to zapraszam do książki Co Mówią Kości Mroczne Tajemnice Zbrodni. Teraz w lutym jest challenge film co 48 godzin. Dziękuję każdemu, kto śledzi i docenia pracę lajkiem lub komentarzem. Do usłyszenia w następnym materiale.